Festiwal Graffiti to kontynuacja wcześniejszej współpracy Anny Wiśniewskiej, instruktora zajęć plastycznych w Młodzieżowym Domu Kultury w Lubinie i artysty z Kłodzka Piotra Saula. Że pracujemy takimi narzędziami na takiej formie, gdzie musimy ograniczać liczby, więc jest nas około 35 sztuk. Działamy, tworzymy, jesteśmy kreatywni. Mam nadzieję, że efekt będzie cudowny. Dzieci wraz z pomocą artysty najpierw zaprojektowały szablony, koszulki, a następnie te techniki wykorzystano również na ścianie. Dzieci stworzą swój własny szablon malarski, który będą wycinać i następnie ten szablon będą odbijać na swoich ciuchach. Także łączymy tu wiele różnych tematyk, wiele różnych dziedzin. Nie dość, że malarstwo, to jeszcze będzie design mody. Dziewczynki będą mogły sobie zaprojektować swoje własne koszulki, będą mogły w nich później chodzić, pokazywać się innym. Co malujesz? Kotka. Nie wyszedł mi. Wyszedł? Maluję naklejki. Gdzie będą te naklejki? A gdzie mi przykleili na bluzki, a na ściany. Finałowym punktem warsztatów było wspólne dopracowanie rozpoczętego w ubiegłym roku muralu. To buduje taką świadomość własnej wartości, świadomość takiego designu, po prostu projektowania. Będą mogły zobaczyć i poznać, że można samemu stworzyć coś, w czym się chodzi na przykład. Można kreować swoją własną rzeczywistość. Robię naklejki. Gdzie pójdą te naklejki? Na tablicę, którą pan zrobi sprayem. W festiwalu wzięły udział dzieci regularnie uczęszczające na zajęcia w Młodzieżowym Domu Kultury w Lubinie.